Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny z naszej serii Podwórko Konicy. Ze mną dzisiaj Krzysztof jest, oczywiście. Siemano. Oraz widzowie na czacie, na YouTubie, także YouTube, do YouTube'a się wita teraz. Siemano, siemano wszystkim, słuchajcie. Dzisiaj odcinek naprawdę wyjątkowy, ponieważ od razu zaznaczę, co będzie się działo. Mam do sprzedania MTZ-a i zaraz wam pokażę oczywiście ofertę, która na Olixie widnieje już od paru dni. Ponadto będziemy dzisiaj też oglądać nowy ciągnik, oczywiście w zamian za MTZ-a, czy po prostu czekałem, aż będzie ten model dostępny. Ale gdzieś jakaś fajna oferta tam gdzieś na tych Olixach pojawi, także super. No i co? Opornik, jaki dzisiaj też będzie, pokażę. Coś zmieniło na gospie, bo trochę tych zmian jest. No i ja sobie jeszcze to dzisiaj potalżuję. Także tam trochę gdzieś tam ciekawego się, przepraszam serdecznie, wydarzy. To co? Na początek może zaczniemy oczywiście od MTZ-a, bo słuchajcie, to jest bardzo ważna sprawa. Tak jak to zwykle bywa, tak doskonale też wy wiecie. Jak było też z prasą, ogólnie odcinki, już nie piszcie w komentarzach na temat prasy, bo ja nagrywam na zapas ten odcinek. Mamy dzisiaj 5 czerwca, jak to nagrywam, więc tę prasę już ktoś kupił z 5 odcinków temu. Tylko ono myśli, że sobie po prostu poczeka na odbiór, nie? To tam będziecie na pewno, będziemy na pewno o tym wiedzieć, co i jak. A też słuchajcie, od razu sytuacja taka jest, że mam do sprzedania po prostu tego MTZ, co nie? Tak samo bywał wcześniej z innymi maszynami, tak samo z tą. Po prostu będziecie pisać jakiś kreatywny komentarz, dlaczego to akurat ty, widzu, chcesz kupić ten ciągnik. Ja tu nawet mam przygotowaną taką planszę specjalną dla was, wam już pokazuję, bo na Olixie są wystawione, także proszę bardzo. Jest to MTZ82 po remoncie zarejestrowany. Ja go sprzedaję tutaj osobiście, więc jest Kamil, Kolonia Małopolskie. To chyba wszyscy doskonale wiecie, jak to działa. No i jest on za 35,5 tysiąca wystawiony. Do negocjacji tam oczywiście jak najbardziej, bo to ludzie różnie tam mogą sobie o tym gadać. Wiadomo. Kolejne zdjęcie jeszcze wam pokażę. Proszę bardzo. Bardzo jest od boczku, to chyba wszystko wiecie, jak to wygląda. No bo znacie ten ciągnik, z którym używacie go, nie? On jest w zestawie z turem jak coś, więc i obciążnikiem, to też warto dodać. Tam w opisie ogłoszenia jest napisane potem, nie? O, tak tu sobie tur sięga wysoko. Także tu macie wszystkie zdjęcia. Ja was oczywiście zachęcam do komentarzy i pisania do tego, co wy chcecie. Dokładnie od tego ciągnika chcecie ode mnie i tak dalej. Ale jak mówię, 35,5 tysiąca do negocjacji, także spotkałem się gdzieś tak w okolicach tej kwoty. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ciągnik. Teraz przejdziemy do fajnej sprawy, mianowicie do gospodarstwa. Bo też chcę podziękować sobie Rockstarowi bardzo serdecznie z tego miejsca za naprawienie nam save'a. Mamy w końcu widoczne zwierzęta, że on pokazuje, proszę bardzo. Także dzięki Rockstar, byście pewnie tego nie ogarnął. A wszystko oczywiście było winą przeładowania się z multika na singla, mając dwa gospodarstwa, one się połączyły i się zbugował po prostu coś nagle, nie wiem czemu. Ale, znaczy wiem czemu, ale tłumaczenie tego wam i tak nic nie da, więc nieważne, po prostu poprawione. Tu Grzychu staje właśnie koło belek i właśnie zaprezentował nową funkcję na tym gospodarstwie. Jaką są właśnie belki? Plandeki z autolodem, które zrobiłem właśnie dzisiaj, czyli 5 czerwca. Poszło nam od huba tego samego dnia, więc już pewnie jak to oglądacie ten odcinek, to być może nawet na tych plandekach gracie. Są oczywiście 3 kolory dostępne, niebieski, zielony i szary. Także belki już sobie trzymałem w tym miejscu na tym. Nie patrzcie na to, że one tak sobie wystają lekutko poza ten, a tu jest tak pusto, bo przy rozmiarze 125 one idealnie się pokrywają z całym tym, z całą tej wersją, nie? Więc co wersja belek, to jeszcze to wygląda, ale główne założenie jest takie, że to nie wychodzi poza ten, nie? Także to spoko. Co tu jeszcze powstało? Jakieś drzewka sobie posadziłem, tutaj tak samo jakieś szaszki, bo tak trochę nudno było. No i to chyba tyle, nie? Dobra, Krzychu. Bo no. Tak, bo może teraz trochę ty coś powiesz, co będziesz robił dzisiaj na odcinku. Bo ja teraz zagadam i gadam, a jednak też by się przydało, żebyś coś powiedział. No to już zagada. No to dzisiaj co? Będziemy dalej rozwozić oborniczek. A obornik nam się niedługo kończy, bo już prawie 2 tony nam zostały tutaj. No, już końcóweczka obornika, no. No, końcóweczka w tej płycie. W tej drugiej płycie tam 10 chyba ton zostało, chyba, jakoś tak? Chyba tak, no, chyba tam będzie tak trochę... Trzeba sprawdzić na szybkiego. O, no. No i jak potem się skończy, to co, bierzemy się za gnojowiska, które też mamy mało. Mamy też, w tej nowej mamy chyba 4000 litrów. Chyba tak, no to 4 z hakiem, 4300 chyba, tamtej starej oborze będzie 3300, nie? Jakoś tak. No, więc niewiele, ale wywozimy wszystko, żeby mieć już spokój ogólnie od gnojowicy. No i też darmowy nawóz, więc jakby nie było, krzychowali 100% dawki, ile tylko wlezie, żeby to nawozić jak najwięcej. No i dzisiaj też właśnie sobie już trochę po tym oborniku potalużujemy, że to się jakoś tam fajnie przegryzło z tą glebą. To dobra, Krzychu, ja cię nie zatrzymuję, ty tam sobie wóź obornik, a ja słuchaj, jadę oglądać ten ciągnik, co ci mówiłem dzisiaj, nie?
Spoko, spoko. No, ogólnie ogłoszenia na Linksie jeszcze nie ma. Tam pojawiło się takie coś, że sąsiad chce sprzedawać gdzieś tam trochę sobie. No i tak mówię, no dobra, skoro tam sąsiad sprzedaje, no to w takim razie nie będę tutaj gdzieś tam, wiecie, wam tego pokazał jakieś ogłoszenia, bo oczywiście jego nie ma, tylko po prostu pojedziemy sobie sprawdzić, jak to wygląda. Także co, tu Krzycha stoi golfisko, tu stoi Merol. Siadamy do Merola, rzecz jasna, no bo to jest mój samochód. Czekaj, tylko się tutaj... uda mi się otworzyć ten samochód? Mam kluczyki, dobra. Okej. Tylko, aha, no tak, tylko zapomniałem, że jak wejdę teraz, to teraz nie zamknę, nie? Więc... to jest... Czekajcie, tędy sobie przejdziemy. Dobra, to będzie coś sobie? O. Jakoś się wgramoliłem, jedyne zapalamy sobie. Ło, ruszył z kopyta. A, bo to na automacie jest, no tak, to co ja tu będę ruszał? Automacik jest, nie? Dobra, jedziemy sobie. Niedaleko mieszka ten nasz pan sąsiad, więc droga do niego będzie dosyć przyjemna. Raczej, tak mi się wydaje, on tam też ma włożone fajnie podwórko, także za chwilkę zobaczcie, jak to wygląda. No i słuchajcie, ciągnik jest wystawiony, bo to jest Zetor. Kurde, strasznie chciałem mieć Zetorka na tym. Tędy pojedziemy? Nie, pojedziemy tamtędy. Pojedziemy tamtędy, będzie lepiej. Strasznie chciałem mieć Zetorka na tej serii po prostu, bo ona mega mi to pasuje, po prostu taki Zetor polski oddaje fest. Nie jest to nowa maszyna ogólnie, jest to maszyna trochę starsza, ale widać, że zadbana na pewno. Ma lekko więcej koni od MTZ-a, ale wiecie, jak to z MTZ-em, nie? Nie będę wam ściemniał. Remontów trochę jego było. Boję się, że kolejny raz się rozklekoczę, dlatego chcę sprzedać go jakiemuś naiwnemu widzowi. Niech się kupuje go w cholerę, a ja niech sobie jeżdżę fajnym ciągnikiem. Dlatego jedziemy teraz oglądać właśnie nowy ciągnik. Bo kasę mamy taką, jakby nie było. Za chwilkę polecą sprzedaże. No i wiecie, jak to jest, nie? Kasa za kasą poleci. A to, że sąsiad też tam ewentualnie na jakieś dam mu zaliczkę. Chłopcy, poczekam, spokojnie z pieniędzmi, nie ma problemu. Nie gorzej, jakby to było jakiegoś, wiecie, dziada czy coś, to z zagranicy to co innego, nie? Z zagranicy oczywiście kolonii, nie? I tu się do niego zjeżdża. No, tu taki fajny ziomeczek mieszka. Zaraz zobaczcie dokładnie całą maszynę. No i co? Stoi on ogólnie za 52 tysiące, więc sporo. Znaczy sporo. Jak na ten ciągnik to tanio, ogólnie bardzo dobrze zadbane jest. Ja mogę to zaświadczyć, naprawdę jest to kawał dobrej maszyny. Bo widziałem, jak on sobie na końcami jeździł nim. O, podjeżdżamy sobie, czekajcie. No to mówimy sobie. Zaraz. Okej. O, dzień dobry! O, halo, dzień dobry. No, witam pana. Ja słyszałem to... może, dobra. Ja w sprawie ciągnika. Wpuści mnie pan za bramę, to sobie pogadamy zaraz. Za bramę? No tutaj, do środka, no. Za bramę, bo pana odholuje, już, otwieram. Dobra, o, super, dziękuję bardzo. To ja tylko sobie wjadę i zaraz tam pogadamy, nie? Dobra, zawiniemy, tak nie chcę mu te podwórko też jeździć. A gdzieś tutaj tu. O, pociąg pojechał akurat elegancko. Tu sobie na razie stanę. Dobra, skreślimy sobie. Dobra. Okej, okay. Słyszałem ogólnie, wioska mówi, że chce pan sprzedawać Zetora. To prawda? O, wioska dużo rzeczy mówi. No, no. Ale to prawda, zgadza się. Ja wiem właśnie, to, że pana właśnie tam kojarzę, pan sobie tutaj widział, jak pan nim jeździł. Nie ukrywam, że chciałbym kupić ten ciągnik, no bo mamy teraz akurat na sprzedaż tego mojego czerwonego MC, to co kiedyś tam krzyczyku zapewnie, czy pan pokojarzy, ale może, no może... No, może coś się... tam zużałem jakieś ten bagno, czy coś takiego. No, wleciał w bagno i po remoncie jest i tak mówię, czas trochę wymienić. Mocą zbliżony jest do pana, tylko jest tam o 10 koni słabszy, ale tu akurat o wiele większy uciąg jest, no i myślę, że to mogło być fajne rozwiązanie. Dobra, może co my gadamy? Pokaże mi go pan od razu? To potem no, jeszcze pogadamy o nim, nie? No, spokojnie. O, tutaj będzie on schowany. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to wjeżdżaj pan nim. O kurde, nie no, piękna maszyna. No, jest gablota, nie? Jest, jest, no. Dzięki, Bartek. Dziękuję, ale przestań tak mówić. Ale, ale wyjechał. Dobra. Nie gaś go pan. O, nie chce chodzi, no. Dobra, to co mi pan o nim może powiedzieć? Widzę, że ogólnie chyba nie to malowany był, nie? Chyba tak. Perełka był malowany taki. Widzę właśnie, że jest ten, wszystko, jest troszkę odrestaurowany. Wszystko niebiutkie robione, remoncik, full wypas był. On jest z turbiną, tak? Czy bez? Z turbinką. To dobrze, to dobrze. Co szósteczka, więc fajnie. I to ma 115 koni z tego, co każe, tak? Dokładnie tak. 115 koni, okej. Okay. No dobra. 52 tysiące za niego pan chce, rozumiem. Tam pan w ogłoszeniu, Tam pan gadał, że 52 tysiące chce za niego. No, mówiłem 52 tysiące. Ja mówię pan od razu, nie ma turbo. Mówię, że nie ma turbo.
Ale kto panu mówi turbo? Ludzie na wsi mówią, że turbo to nie ma, coś mnie pan oszukuje chyba. No przecież tam nie powiedziałem, że to ma turbo. Nie ma turbo jednak. Ja mam sprężarkę, turbo sprężarkę mam w domu tam. A, dobra, to ja coś musiałem źle usłyszeć w takim razie, dobra, bo właśnie przypomniało mi się, że właśnie tutaj ludzie mi gadają, że ten, w wiosce, że jednak turbo nie ma. Okej. To nic, sami się założymy. No dobra. To już w pana interesie będzie, nie? 52 000 pan stąd, tak? Za niego. Tak, 52 000. Ja nie ukrywam, że teraz ogólnie jestem trochę bez pieniędzy, ale jak sprzedam MC, to... No po co pan mi dupę zawracasz za przeproszeniem? Ale ja mówię panu, że mogę pan spokojnie dać zaliczkę, jakby co. I możemy tam się dogadać za to, nie? Tylko też musiałby trochę pan sceny zejść na pewno, bo 52 000 to trochę jednak... No jest kawałek. Ja wiem, że zadbany oczywiście, ale... Na coś tam jednak, coś tam na pewno go boli, nie? I to nie ma co ukrywać, trzeba nie się to... Panie, jego nic nie boli. Zabolić to może jedynie pana jeszcze. Dobra, jeszcze mam nadzieję, że jednak nic mnie nie zaboli. Chyba, że ten, że trochę może po kieszeni. Ale będę mógł do niego wejść i trochę go potestować, sprawdzić jak on jeździ? Jak pan musisz, to możesz. No, bym sobie wlazł do niego, zobacz jak to wygląda. No dobra. Okej. Okay. Jak fajnie złapał sobie tam, nie? Okej, okay, no dobra. Też ten ma wbity. No, Mercedesy wiodą nas. Elegancko to wygląda tutaj. Ej, tam panie, mogę się za gospodarstwo przejechać? Co mi pan bramę zamyka? Tu na podwóreczku, panie. Dalej ale pan nie pojedziesz. Ja wiem, jak tu pan ma gospo zrobione. Weź pan, odpuść tam z drugiej strony sodowej, zaraz się przejadę naokoło, dobra? Trendy? No, z tyłu pan mi tutaj otwórz, tutaj bramy i tam sodoły. Ja się przejadę naokoło, dobra? No, muszę sprawdzić, jak to właśnie chodzi trochę, bo tu na podwórku ładnie, nie? Ja chciałem ją szukać, skurczyby. Tu na podwórku, wiecie, twardo, to chcę trochę go potestować. No wiecie, na jakichś wybojach, nie? Dobra, trochę dam mu gazu tutaj więcej. Drzwi latają elegancko. Nie no, bardzo mi się podoba, nie? A nie będę tego mówił oczywiście, bo zaraz będzie się sceną rzucał, nie? O, znowu pociąg pojechał. Tak się kursują, sprzedaż jakieś są? Maszyny pochował? Pusto tu jakoś? Daj mu? No nie, będzie mu dawić, że to żyła jedna. Nie pozwoli. I palisz brawa z niego, pa. Że tylko nie uciekł. O, będzie z nim ciężko się je. Chyba. Piękny Ursulek? To jest setor akurat, ale prawie trafiłeś. No dobra, panie. Trochę no, sobie nie pojeździłem. To tak. Teraz. Myślę, że no jestem zainteresowany ogólnie kupno, nie ma co ukrywać. Tak raczej polowałem na taki ciągnik. Tylko no, tak mówię. Jest pan zainteresowany, jakby pan nie był zainteresowany, to by pan tu nie przyjechał, tak? No ta, ale cenę musi pan trochę zejść, jeżeli chce mi się dogadać, nie? Ja mówię, zaliczkę mogę dać od razu, ja nie? Ja nic nie muszę. Ja tylko mogę. Nic nie muszę. No to mógłby pan zejść tak z 2000. Ile? No, no równe 50 000 trzeba było, albo nawet... Robiłem cały full pakiet remont, pan. Rozumiesz pan, co to znaczy? No, rozumiem oczywiście pana. Trzeba było się poświęcić. Rozumiesz? Ja wiem, proszę pana, ja też remontowałem i 16 tam z kolegą i żeśmy też robili MTZ-a, teraz mamy MF-a. Wie pan, dużo wydatków cały czas jest, ja wiem, ile to czasu pochłania. Panie, jak rolnik rolnikowi z kolonii. No z 2000 pan zajdziesz przecież. Po stare znajomości. Po stare znajomości to ja mogę max 500 zł zejść panu. Jakie 500 zł? Co pan mówi? No, no 2000. No panie kochany. Widział pan jak drzwi latają? Czemu one są zamocowane? Jak nie zamocowane? To jest tak specjalnie zrobione. Widzę, że tłumik też jakoś tak chodzi, jakby chciała nie mógł. Coś tu... Jeszcze muszę w niego też jakowanie też dołożyć, żeby tego zrobić jeszcze pod siebie. Jeszcze jedno słowo i tam zabramy, proszę wtedy. Nie no. Po co tak agresywnie? Proszę pana, jesteśmy tutaj po to, żeby się dogadać. Pan chce sprzedać, czy... Pan sprzeda, jeszcze sprzeda, czy chce sprzedać? A wystawiłem ogłoszenie? No ludzie mówią, że pan chce sprzedać. Ale ludzie dużo rzeczy gadają. No ale nie chce ale pan sprzedać? Ogłoszenie wystawiłem. Nie chce pan sprzedać, czy chce pan sprzedać? A ja nie wiem, ja się jeszcze mogę zastanowić, czy jak może zostawię. No, po co pan taki ciągnik, no taki elegancki? Żebyś się pan pytał. Dobra, proszę pana. Ja mówię tak. Zostawię pana z moją ofertą 50 000 i mówię od razu, że daję zaliczkę i za tydzień zabieram, jakby co. Jeżeli pan się zastanowi dobrze, numer oczywiście tam pan do mnie, zaraz panu gdzieś tam podam.
jakby co. No i ten. Spokojnie, sąsiedzi powiedzą na spokojnie. Albo sąsiedzi powiedzą, nie ma problemu. I jak się pan zastanowi, co dokładnie, to proszę mi dać znać. Ja tu na pewno do pana się odezwę jeszcze, jak będzie pan zainteresowany i przyjadę, nie ma problemu. Dobra? Dokładnie, możemy tak się dogadać? Jeżeli powiedział pan lepszą ofertę, to my też będziemy mogli negocjować, ale aktualnie chyba jestem jedyny, który chce kupić, więc wie pan. Pierwszy pan jest, dlatego jedyny. No, to pierwszy i myślę, że jedyny, nie? Ja tu... Dobra, no nieważne. To co? Numer pan, jak mówi, będzie miał? Ja wie pan, co jadę, bo mam jeszcze sporo roboty. Ale jakby co, to pan mnie miał na uwadze, że ja chcę go kupić i będziemy mogli się tam gdzieś tam potargować potem, nie? Gdzieś tam jeszcze w przyszłości. Tak, zgadza się. Dobra. To co, otwieram pan mi bramę, jadę, bo naprawdę dzisiaj czas mnie goni. Która to już godzina jest na zegarku? O matko, już grubo po ósmej, pięć po. Dobra, to jadę. Okay, pojedź to... pan. No. Kurde, jaki ty miły facet strasznie, nie? Ja do niego, do człowieka, to chcę kupić, a ten taki on to... Powiem wam szczerze, jakby to nie był taki dobry ciągnik, to bym nawet tutaj mordy z nim, nie, do mordy by nie otwierał, bo szkoda. Szkoda gadać. Ale igiełka, nie? Kurde. Ja pierwszy raz widzę takiego niemiłego sprzętu. Do widzenia, panu, do widzenia! Kurde. Masakra z nim jest. No ale nic, mówi się odezwie, nie? Wiecie, co by to nie było, jak nie byłby gość, ciągnik ma jednak dobry i fajnie byłoby sobie go kupić, nie? Tylko kurde, szkoda, że wracałem z pustymi rękami. Myślałem, że się dogadamy gdzieś tam, nie? A co, może pojedziemy sobie teraz polną drogą, będzie mi tam prościej przejechać, nie? Myślałem, że się jednak dogadamy, a to kurde... odmalowany, czyli coś go boli i to bardzo. No właśnie to chodzi, nie? Że coś tam, jak wiesz, odmalowany. Znaczy, powiem ci tak, może być i malowany i coś może go boleć, ale to może być tak jak u mnie, nie? Że my po prostu krzyżkiem robimy swoje ciągniki. To też mamy tak, że... Staramy się, żeby one wyglądały dobrze, działały dobrze, nie? Więc może po prostu kogoś dba. Widać, że jakiś ujek z niego wredny. Ale ciągnik ma fajny, nie? Czemu na konsole one nie są? Nie wiem, konsoli tu akurat on nie miał, nie? Ja też pewnie zakładał nie będę, bo to raczej będzie pod taką cięższą serię troszeczkę. Więc wiesz, nie mam pojęcia, czemu nie ma. Nie ma tam konsoli. Dobra. Jedziemy na głos, powracamy. Kurde, ale mi zaraz tak... No wkurzy mnie straszny typo, nie? Już musiałem, wiecie, być miły, żeby nie był, wiecie, żeby to się nie kłócić, bo bym w ogóle nie spuścił ceny, nie? Ale dałem mu ofertę 50 tysięcy. Ciekawe, co on na to powie. Więc co, nawet nie będę zeszedł do garażu, bo się potem do sklepu muszę skoczyć po zakupy. Także sobie po prostu zajadę tutaj. Stanę sobie koło domu. O, gdzieś tutaj sobie staniemy na razie. Mam kotów, żeby mnie porozjeżdżał, bo zaraz mi krzyk... Okej, okay, dobra. Dobra, okej. Okay. O, niech sobie stoi samochodzik, nie? Jak te kotki w ogóle? O, jedzą sobie. Jezu, z jednej miski jedzą kicuchy, no i fajnie. Dobra, o, taki salata jeszcze gdzie. Cały czas pamiętajcie, że chcemy te koty oddać, nie? O! Ej, Krzysiu, ej, słyszysz mnie? Kurde, słyszę, tutaj. Słyszę, co jest? Słuchaj, byłem u tego gościa, taki fiut z niego, rozumiesz to? Aż tak? Daj spokój, ciągnik zarąbisty, nie ma co ukrywać, ale dogadać się nie dogadam z nim, nie? Chyba trzeba będzie dać tyle, co on chce, bo... Bo zaproponowałem 50 tysięcy, to mnie prawie pogonił za bramę, nie? O kurde, to niedobrze wtedy. W ogóle nic się nie dogadałem, totalnie. Gość powiedział mu, ma pan mój numer, gdzieś tam się ten... Numer sobie swój ogarnie, ale powiem ci, że kurde... No ciężko będzie, nie wiem, czy w ogóle dzwoni, nie? No zobaczymy, nie? Jak to. No nic, bo szkoda, kurde, ma taki ciągnik. Nie? No tak, wiesz, i tak teraz się mamy czym jeździć, nie? Więc nawet jakbyśmy mieli dwa ciągniki, to nie jest źle. Ale wiesz, no i tak szkoda trochę, nie? No, zgadza się. Słuchaj, wiesz co? Ja bym miał... Co? A bo dobra, dzisiaj pójdziemy... Nic, dobra, bo ja sobie wezmę w takim razie na ostatni przejazd. Ja idę do roboty, nie? Jak coś. Jop. Dobra. Tak właśnie myślałem bliska, że można by tutaj, że można by tu podziałać. O. Że można by podziałać w sumie innym ciągnikiem, ale z drugiej strony myślę i tak, skoro MTZ za chwilkę będziemy sprzedawać, to sobie jeszcze im parę razy pojeździmy. Wiecie, póki na chodzie jest, nie? Dobra. Tam mnie Krzychu puści, a nie, pojedziemy sobie przez stodołę. Czekajcie. Cofniemy się. No ale patrzcie, da mi to spokoju, kurde. Straszny, wredny ciulek z niego był. No ale nic, dajcie znać w ogóle, czy wam się tak nie podoba. Jak tam ci łapie w tym MTZ-cie, to już ten, płyta mi się pierwsza kończy, jakby co. Tak? A, dobra. No. Spoko. No co mam ci wtedy pomóc, czegoś, czy co? Nie no, nie framuję cię. Ty, a pójdzie
MTZ z tamtą talerzówką? Tą nową od Agromasza? A ja nie wiem, to musi sprawdzić. Nie wiem, zapytam tą, ten, moje głosy tutaj. Pójdzie z talerzówką taką? Czy nie pójdzie? Bo w sumie jestem ciekaw, czy pójdzie. Nie Wieral na pewno? On ma 100 koni, przypomnę, nie? Więc nie jest taki, wiecie, byle chłystek, nie? Jak chodzi o ciągnik. Ale mi szarpie kierownica. Dobrze, że go sprzedajemy już, kurde. Musi pójść, pójdzie? Pójdzie jak wściekły? Nie, bo to ruskie? Czyli pójdzie, dobra, to już sobie podjeżdżam. Trochę, myślę, co, może jeszcze go trochę podreguluję tego MTZ, to zanim go sprzedamy. Co tam się zastanawiasz? Nie wiem, jak tu podjechać teraz pod tą nową płytę. No jak to, zaraz ci pokażę. W sumie tam będę teraz koło ciebie jechał, wiesz, więc mogę ci pokazać, jak ja na przykład podjeżdżałem. Znaczy, jak ja podjeżdżał, w sumie tam jeszcze nic nie wyładowałem z tej płyty. No, na razie podniósł. Pytanie, czy nie będzie przód mu latał. Czekajcie. Nie, no trzyma się w miarę. Okej, dobra. Mogę mieć tam te stare zawieszone, ale to też wiecie, uprawosiewny, nie? Dobra. O, tak sobie właśnie może stanąć, no i teraz ładować, nie? Najlepiej takie, wiesz, 50 stopni, nie? Okej. Okay. Elegancko to myślę. Fajnie, fajnie. Dobra. I jakby tam, a, bo w sumie tak nic nie będzie się do roboty za bardzo poza tym. Bo potem jeszcze woził Gnojowice, nie? Dzisiaj bym sobie jeszcze potależało trochę. Dobra, myślę, że dzisiaj pojedziemy na fajne, malutkie poletko. O kurde, trochę go tutaj, trochę jednego tutaj zrywa. Ale może będzie szedł. My dzisiaj pojedziemy na poletko pod mleczarnię. Jezu, jeszcze mamy mleczarnię kupować, jak będziemy co chwilę jakiś ciągnik. Ja myślę, że musimy kupić mleczarnię wtedy, wiecie? Bo tarczy nie ma innej rady. Kiedy będzie silos z belek? Wiesz co, Zuzak już jest wysłany od huba, nie? Pytam tylko, kiedy go przyjmą tylko. Okej, okay. Tu sobie zajedziemy. Szóstko chyba będziemy musieli szli. Musieli iść. Okej. Okay. No pytanie, czy będzie szedł właśnie, to jest dobre pytanko. Myślę, że jakoś tą miarę powinieneś iść sobie, nie? Okej. Okay. Jeszcze rozłożymy tylko tutaj z tej strony. Dobra. Tu akurat było trochę nawożone, więc myślę... Ty, ej, idzie nawet chyba. Tylko piątko. Tak, idzie dobrze. Jakoś tam powoli. Coś tam. Może na low wezmę mu? Tak o. Zaraz. Ty, on coś nie domaga. A może będzie szedł? Ty, ja w ogóle mam auto odstawione, czy... Nie, no mam manual. Dobrze, wszystko jest. Dej mu. Jest dawane, nie widzisz? Cały czas jest dawane. No ale no. No nic, no i tak jest tylko, wiecie... Taka szybka akcyjka, a raczej nie powinno jakoś się specjalnie to zagłębiać, wiecie, tak mocniej. O Jezu, on tak wolno, on tak wąsko tu idzie? Z góry siatka by poszła. Może i masz rację, nie? Może więcej biegu mu dam? Jakoś tak o? Zaraz zobaczymy, jak to idzie. Nie, no idzie w miarę, tylko tak kurczę czasami. No powiem tak w sumie, nie? No ale krzywią się dzisiaj wszystkie ciągniki, więc nawet nie ma co się tam było jeszcze pchać, nie? Co się śmiejesz, no? Specjalnie mogę... zabrałem tobie, żebyś nie mogłem dać MC-ta w sumie, nie? Żebyś MC-ta ten pojeździł. O, wiem, jak będziemy jeździć, teraz tak. A czego nie? Bo nie. Ja mam 16, 16 jest moja podobno. No niby tak, no. No. No mój jest w sumie tylko masę, nie? No i... Nie no, masę i ten, MC, nie? No. Zobaczymy, jak tam będzie też szło. Tak, tak mało strasznie biegu ma tutaj. Mało prędkość łapie, nie? Siemka to dalek. Ten Zetor z Modhuba nie był na LS Portal? Nie no, Zetor był na Modhubie, no jak na LS Portal. Znaczy, pewnie już ktoś go wrzucił, nie? Na pewno, ale... Czy będzie remont tego zarodną turbinę? Słuchaj, na razie nawet nie wiem, czego w ogóle kupimy, nie? Zobacz, jaki ziomek był strasznie wredny, nie? Ja to może mogę sobie planować, a ostatecznie się okaże, że gości będzie się mógł w ogóle sprzedać, nie? Więc wiesz, co tutaj w ogóle, o czym to jest mowa, nie? Na razie nie ma sensu się w ogóle takie rzeczy rozbijać.
Więc wiesz, jak to jest. Chyba jednak tak podjazdy muszę robić na high, a nie gdzieś na low, nie? No, fajnie Dudulek, nie? Też się cieszę. Jakoś tak nie wiem czemu, ale jakoś algorytm chyba się podbił czy coś. Witam serdecznie wszystkich nowych tutaj widzów, nie? Bardzo miło, że jesteście. Okej. Okay. O, jakiś momentek sobie jeździ. No i też przypominam, że warto wpaść na Twitcha z samego rańca, bo tam streamujemy od 9 rano do 12. Jeżeli tam... Idzie to jakoś? Jeżeli wam czas pozwoli i szkółki te za bardzo nie macie jeszcze, to... Znaczy w sumie szkoła tak się już kończy poli, nie? Uważnie, bo tam stoją. No wiadomo, nie? Nie no, chyba zły pomysłem było branie tego jednak. Ale dobra, przepalamy go, nie? Jakbym wziął tam ten drapak, to też bym za bardzo nie ogarnął, potrzebam tutaj akurat talerzówki. Też nie jest jakaś taka talerzówka, która by sobie mogła nie poradzić z nim, nie? Sprzedaj koty Jankusowi. Jankusowi koty sprzedać? O kurde. Ciekawy pomysł to jest. Pomyśl nad nim, nie? Kup jelenia. Się chodzi ci o cioni, tak? Wiesz co, na jelonka pewnie jeszcze jakiś tam czas przyjdzie, nie? Ale na pewno jeszcze nie teraz, to jest za wcześnie, zdecydowanie, jak chodzi o takie ciągniki. Bo to jest coś już bardziej takiego, musiałem kupić coś nowszego kupować, nie? Może się też za bardzo nie schodzi z takiej nowej maszyny. Uważam, że i tak masa jest taką nową maszyną, taką w sensie, jak chodzi o budowę, nie? I raczej będę chciał iść takie ciągniki troszkę starsze, ale mocniejsze, nie? O to bardziej mi chodzi. Więc jak jakiś fajny jolnek się pojawi, to pewnie zobaczymy, nie? Ale póki co jest ten zetorek. O, i właśnie on byłby fajnym zamiennikiem za MTZ właśnie tego, nie? Bo ma lekko koni więcej, więc to mnie głównie motywowało, żeby nie kupić starszego ciągnika, który ma 180 koni, tylko coś podobnego do tego. No i też taki, który będzie trochę wygodniejszy, jednak nie oszukujmy się. Może to wygląda na wygodny, ale na pewno nie jest do końca wygodny ten MTZ. I jednak coś tam nowego pasowałoby sobie też zakupić. Szóstką będzie szedł? Chyba szóstką będzie mu lepiej. Jakoś tak ciężko to się łapie, to nie? Talerz nie do końca... Kup coś innego zamiast tego Zotora. Znaczy, wiesz co, Denisowaty, ja bardzo chciałem tego Zotora, nie? Ogólnie mieć tutaj na serii. Pytam tylko, czy nam goś sprzeda. Myślę, że raczej powinien, chociaż w sumie, jeżeli ktoś ma dobrą cenę, to też ciężko szacować. Ale raczej mi się wydaje, że to byłoby spoko, nie? Krzysztof, zobacz, sprzedam ten gość, czy nie sprzeda? No jak tak gadasz, że negocjacje były ciężkie, więc może być problem lekki. No wredny, niesamowicie wredny chłop, nie? Ale może się uda coś, nie? Zobaczymy. Dziękuję serdecznie, Dawid, że tak uważasz. Nie wiem, czy dzisiaj... Nie no, powinniśmy tak pole dokończyć w sumie na odcinku. Bo takie sprzedanie samolotki wybrałem, wiecie, żeby tylko ogarnąć. A raczej tu nie będę leciał w jakieś, wiecie, mocne kawałki, bo to wszystko ogarniemy sobie tam jeszcze pewnie poza odcinkiem, a dzisiaj chcę tylko sobie tutaj dokończyć jakieś tam takie prace, bo zaraz będzie sierpień i wiecie, siewy na pełne i się rozpoczną. Tutaj chcemy tak pole ponawozić, poobrabiać je, żeby wszystko dobrze pasowało ze sobą. No i oczywiście potem wiadomo, już wlatujemy z Krzysiem na dwa zestawy. Jestem ciekaw, czy ludzie kupią tego MTZ-a też, co nie? Bo... Okej, okay, bo na razie samo ogłoszenie wystawione. Co ludzie będą myśleć, to zobaczymy dopiero za jakiś czas. I też tak może być nieźle. Ja ogólnie myślę, Krzychu, wiesz co, że to będzie nasz chyba ostatnia rzecz, ten MTZ, którą będziemy sprzedawać tak dla ludzi. Bo, że my nagrywamy teraz sporo tych odcinków na zapas, to zobacz, że ten odcinek dopiero za 3 tygodnie wejdzie, nie? No, jeszcze prasa musi, nie? Być sprzedana. No, ale prasa za chwilkę będzie, ona chyba będzie w 102 sprzedana, wiesz? Tak mi się wydaje. Albo w 103? Jakoś tak, tam ludzie będą pisać, więc zaraz te odcinki się będą publikować, nie? Najgorsze właśnie jest, że chcemy robić interakcję z widzami, a ja nagrywam na zapas i to bardzo średnio wychodzi po prostu, nie? Jak tak lecicie jak ja. Więc niestety, ale tutaj troszkę słabo. No i raczej większość teraz maszyn będziemy sprzedawać po prostu sobie od tako. Znaczy wiecie, kombajny, ciągniki, jakieś takie rzeczy, które się używa dosyć częściej albo są takie dosyć ważniejsze na gospodarstwie, sprzedajemy raczej wam, nie? Bo takie, nie wiem, jakieś tam zgrabiarki czy coś, to wiecie, to idzie po prostu tako sprzedaż i tyle, nie? To nas nie obchodzi za bardzo. Ale wiecie jak to jest, nie? Ile jest Zetor ma koni? Zetor ma 115 tamten, nie? A ten właśnie... Tutaj nasz ten ciągnik tutaj, co widzisz, MTZ ma 105, nie? Więc jest 10 koni
słabszy od Zetorka. No i na pewno Zetor bez taką talerzówką spokojnie sobie poszedł. Zobaczcie, że tutaj nam lekutko nie daje rady, nie? Oczywiście wiadomo, że nie wszystkie ciągniki są pod wszystkie maszyny. Akurat ta talerzówka była kupiona bardziej pod Massey Fergusona, a nie pod ten ciągnik. Ale mimo to jednak trzeba coś tam ogarniać, nie? My teraz też bardzo mocno w pole żeśmy poszli i trochę zapomnieliśmy o tym, że trzeba się rozwijać w innych branżach. Właśnie dlatego też ciągle już od roku w sumie, nie, od dwóch lat, nie? Krzysiek, planujemy mleczarnię, nie? No planujemy. Ja mam pytanie, testowałeś tu płytę obornika, czy nie? A co z nią nie tak? Bo ją do dupy postawiłeś, bo końcówki obornika nie mogę brać, bo jest za terenem naszym. Za farlandem, tak? No. Okej, okay. No to nic, że kupię farland i tyle. To się kupi. No tak, no bo wiesz, ja to chciałem zrobić, żeby było pod jak najwięcej miejsca na gospie, nie? No. Wiesz, tak samo kupiliśmy coś dla tego drugiego, żeby mieć też płytę na obornik dobrą, nie? Ustawioną. Cześć Adrian, witam. Bartek Kusio, pozdrawiam serdecznie. Tak. No, także kupi się po prostu to i tyle, nie? No. A też uważam, że i tak mamy bardzo mało takiego, że tak powiem, podatku za ziemię, więc jeżeli będzie więcej nam zabierało kasy za farmlandy, za ilość obszarów na mapie, to nic się nie stanie, nie? Bo on to bardzo akurat mało rzeczy z tego nam zabiera, nie? No. Ale w sumie koszt utrzymania maszyn są dosyć spore teraz, więc też można powiedzieć, że gdzieś tam to się odrabia, nie? Bo to ciągle jakiś remont, a tam jakieś paliwo albo coś tam, nie? I tak to sobie trochę leci. Ej, nawet co pole skończyłem, nie? Ale czemu pytacie, czy ten Zetor jest na konsolę? Słuchajcie, wejdźcie sobie na Mod Hub i zobaczcie, na jakiej platformie on jest. Czy wy jesteście ślepi, czy jak? Konrad Kaczmarek, dzięki strasznie za subika. Coś to nawet nie trzeba być geniuszem i doktorem z fizyki, żeby takie wiedzieć, nie? Ile map wydałeś? O Jezu, trochę jak będzie, nie? Teraz na odcinku trochę nie bardzo o tym mówić, nie? Okej. Okay. Ile będziesz robić odcinku do końca serii? Wiesz co, seria się raczej nie będzie prawie kończyła, bo to jest bardzo fajna seria, na której tak się można rozwinąć dobrze. Więc, no nie wiem, moim celem tak z 200 odcinków fajnie byłoby z tego strzelić, nie? No. Pytanko, czy się uda, dopiero żeśmy setkę przekroczyli. A mam już nagrany w sumie, to jest 110 odcinek jak coś, nie? 110? Tak, policzyłem sobie już. Znaczy, filmem pomontowałem, więc już wiem, że to jest 110 odcinek. Skurde. Także, no trochę tego już jednak jest, nie? Dzięki Miłosz za follow, za subika. Bardzo dziękuję, serdecznie. Okej. Okay. Dobra. Cofamy sobie. Cześć wszystkim, cześć. Gdzieś zgłosić do modelowania na statyku nasz pokawo? Work in progress musisz zobaczyć, tam wszystko jest opisane, nie? Myślę, że wiesz, takie podstawy, to jak ktoś chce się zgłosić do modelowania, powinien wiedzieć, nie? Że trzeba work in progress obejrzeć. Ale tu ciężko idzie. Talerze nawet w ogóle teraz nie działają, nie? No ale jakoś tam trochę trzeba jednak podjechać, nie? O, dobra. I tu ostatni przejazd sobie zrobimy i zaraz lecimy na poprzeczniak. Wracamy do Krzycha i będziemy odcinek kończyć się tak trochę. Odcinek może wydawać się dłuższy, dlatego że i wiecie, i pokazanie gospa, tam zaprezentowanie MTZ na sprzedaż, ponadto jeszcze targowanie z tym bezczelnym typem o tego Zetora. No i jeszcze trochę poleśmy okradanić sobie, nie? Także trochę tutaj się na tym odcinku wydarzyło. Piękna niektórka na live'ie, a dzięki do Dodelek, wyszła mi, nie? Wyszła mi. Także podoba mi się, muszę więcej takich niektórek robić. Dobra. Panitko się woli kończy. Ogólnie jak ktoś tu dostanie ten ciągnik już taki, wiecie, umyty na pewno i zalany paliwem, nie? Bo to nie będzie tak, że on będzie taki na sucho dany. Więc to myślę też, że on się może spodobać, że on będzie trochę taki garnięty. Siemanko. Olikos. Kotki już się dodał? Pomyślimy nad tymi kotkami, nie? Wiesz co, Krzysiu, ja myślę, że to zakończę odcinek tutaj na tym. Na polu, nie? Spoko. Dobra. Ja sobie tylko tak dojadę, nawet wiecie co, nie będę jechał tam do końca, tylko sobie stoimy tutaj na środku. O, w takim eleganckim nastroju, znaczy w takim kadrze. Żegnam się z wami, wejdźcie się oczywiście do YouTube'ki, żegnajcie. Krzyku, wpadasz tu jeszcze do MTZ-a? Pożegnać się? Mogę wpaść, oczywiście. Miniaturkę zrobię, to będziesz miał potem do tego, do filmów. O,
Dobra, więc słuchajcie, dziękuję za odcinek, bardzo miło było was gościć, ze mną byliście oczywiście Krzysztof oraz widzowie na YouTubie, czyli w sumie no wy, bo to serio wyglądacie. Do kolejnych odcinków, trzymajcie się, no i trzymajcie kciuki, żeby kupić tego stara. No i cześć, pozdro, pa pa. Siemano.